Witam Was serdecznie, cześć. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek Makijaż z Miką Urbaniak. Dzisiaj będzie inny look, dzisiaj będzie inna paleta. Będzie kolorowo, fioletowo, różowo tym razem. I zaprezentuję pierwszą paletę, to znaczy tą paletę, którą będziemy używać dzisiaj. To jest Huda Beauty Mercury Retrograde. Tak wygląda opakowanie. I otworzę teraz, jak to wygląda w środku. I tutaj mamy, słuchajcie, piękne, różne kolory. Niesamowite. Fiolet. Różne looks można zrobić z tą paletą. Niesamowity look, wspaniały look. Niesamowite, naprawdę dużo można z tym zrobić. I kochani, zaczynamy. Pierw zaczynam z bazą. Dzisiaj zużyję inną bazę niż zużyłam ostatnim razem. Tym razem to jest Smashbox Photo Finish. Teraz tak. Nakładam na rączkę troszeczkę. Rozprowadzam. Niedużo jest potrzebne. Bardzo mało można używać. I to tak. Dzisiaj zrobię coś innego z moim fluidem i zużyję pędzel Foundation 110 z Fenty Beauty. I tak. Biorę mój ulubiony Fenty Beauty, co używam. To jest mój go-to, as they say. To jest numer 170. I zaczynamy. Shake, 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 senora, shake it all the time. Work, 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 senora, work your body line. Work, 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 senora, work it all the time. Shake, 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 senora, shake your body line. O! Dwa pompki, dzisiaj zrobię troszeczkę mocniejszy. Zaczynamy od dwie. Gdzie jest moje lustereczko? Dzisiaj zużyję to lusterko z Fenty Beauty. I tak, i zaczynamy. Rozprowadzamy fluid. I teraz, kochani, concealer. Where is my concealer? Where'd my concealer go? Mamy tutaj Benefit Concealer numer 3. Ja tak robię. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzisiaj założę go trochę więcej niż ostatnim razem. Trochę na czoło. Raz, dwa, trzy, na nos, tutaj i tu. Troszeczkę będzie go więcej dzisiaj. Może jeszcze tutaj trochę. I tak, biorę moją gąbkę i robię cuda. To jest Fenty Beauty 150. Ja tak zawsze nakładam. Raz, dwa, trzy, cztery. Jako taki primer w sumie. On jest jaśniejszy niż ten korektor, który mam na podoczy, żeby ten cień bardziej wyszedł. I teraz chwileczkę. Czekamy, żeby wszystko tak troszeczkę wyschło i znalazło swoje miejsce. Tick, tock, tick, tock, tick. Ready? Ok. Kochani, pierwszy kolor, który zaczynam używać pierw, to będzie Libra. To jest ten kolor.
jak widać tutaj. To jest ten kolor. I teraz bierzemy puszystą, taką mniej więcej, jak widać tutaj. To puszysty pędzelek i zaczynamy nasz look. Ten look jest na wieczór. Jak chcecie zrobić jakiś look na wieczór, to jest idealny. Taki kolorowy, wieczorowy. Robimy tak. I teraz idziemy w drugi kolor. Drugi kolor się nazywa Hot Mess. To jest ten kolor tutaj. I idziemy, słuchajcie, działamy. Już, mam pędzelek, taki bardziej szorstki, bardziej płaski niż tamten. Nie znam się na nazwa bardzo tych pędzelek, ale ten pędzel jest Anastasia Beverly Hills. Dobra, działamy. Idziemy teraz na kącik. I teraz idziemy w ciemniejszy kolor, ten piękny, fioletowy, ciemny. To zrobimy, on się nazywa Vortex. I działamy. Teraz na kącik. Na outer corner. I troszeczkę w crease. Teraz wracam do korektora, używam ten sam korektor 150 Fenty Beauty i troszeczkę na powiek, minimalnie jedna kropelka, żeby tutaj rozjaśnić. Ja to bardzo lubię robić. Ja robię to naprawdę każdy look, że używam korektor na kąciku, bo zawsze to wydobywa ten cień w jakimś takim bardziej dobra, teraz mój ulubiony kolor i to widać. Ten różowy tutaj nazywa się Cosmic, like Cosmic Orgasm. Nakładamy. I teraz, kochani, chciałabym wejść w ten Ultraviolet pod oczy. Teraz używam tą kredkę z Fenty Beauty.
Nazywa się Navy or Die. Na moją linię wodną, nie wiem, czy tak to się mówi. My water line tutaj. I teraz, kochani, nakładam rzęsy. Dzisiaj będą duże, niesamowite, piękne rzęsy. To jest coś takiego. Znalazłam to na internecie, nazywa się Magnet. I teraz zakładam liner do tego. Kochani, to oczy są gotowe i teraz kończę buzię. Zrobię trochę blush. Tym razem też będzie Kylie. To jest kolor Virginity. Kylie Cosmetics właśnie wyszło na rynku, tak jak opowiadałam. Wyszedł i teraz jest w Douglasie. Od zeszłego tygodnia. To jest akurat z poprzedniej serii, przed relaunch. Teraz robimy coś, co kocham, rozświetlacz, kocham używać rozświetlacz i używam ten. To jest Fenty Beauty, nazywa się What a Brat. To jest taki kolor, jak widać, mój ulubiony. I robimy rozświetlacz. Teraz zrobię dużo dzisiaj. Jest bardzo mocny, bardzo pigmentowany. Kocham go. Jest idealny na imprezy, na koncert. Zużyję go dużo. Nos. Tutaj trochę, tutaj. I kochani, last but not least, teraz robimy z Lancome. To jest kolor Rose Fulminant, się nazywa przed Lancome. Lubię, jak to się otwiera. Jest taki... Ściska się i teraz taki piękny róż. Nakładam go. Jest matowy. Piękny róż. To wygląda na to, kochani, że ten look jest skończony, jest gotowy, tylko ostatnio dodam primer, Too Faced Hangover Primer, troszeczkę to napsikam, troszeczkę wyschnie. I teraz troszeczkę włosy poukładam. Teraz na koniec sobie założę perfumę Jimmy Choo, żeby pięknie dokończyć cały look z zapachem. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną dzisiaj. Przypominam, żebyście subskrybowali, żebyście komentowali, żebyście lajkowali. Dajcie mi znać, jakie looks byście chcieli zobaczyć. Co byście chcieli zobaczyć na mój channel YouTube, jakie macie pomysły. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, całuję mocno, pa, pa.